Witam serdecznie, jesteśmy na ulicy Wiśniowej. Chciałbym pokazać Państwu kilka absurdów. Jedziemy sobie główną drogą. Chcemy skręcać w bok. I co? I niestety nie wiemy, co to jest za nazwa ulicy. Jedźmy dalej. Szukamy dalszej ulicy. Patrzymy po lewej stronie. Co? I po lewej stronie też nie widać, co to jest za ulica. Jedziemy sobie dalej. Chcemy kolejną namierzyć ulicę. Patrzymy. Po lewej stronie dalej nie ma żadnej nazwy. Przeciętny człowiek szukając jakiejkolwiek ulicy pewnie by pojechał dalej, sądząc, że nic tu nie ma. No ale my zróbmy nawrotkę i pokażmy ten cały absurd. Dojeżdżamy do ronda, które i tak nie jest nazwane w żaden sposób. I tak. Znowu wracamy na ulicę Wiśniową. No i jedziemy sobie. I teraz tak, jadąc chcemy dowiedzieć się, co to jest za ulica po prawej stronie. No proszę, jest napisane. No to jedźmy dalej. Ciekawe, co tutaj będzie. Tutaj zwykły człowiek, który jedzie i szuka czegoś, też się dowie, bo jest napisane. No to popatrzmy dalej, jak wygląda ulica Wiśniowa. Dalej. I tu, otóż po prawej stronie, też widać, co to jest za ulica. Takich ulic jest wiele w Zielonej Górze. Wystarczy, że każdy z Was Państwo nie być gołosłownym. Jedziemy teraz ulicą bodajże Ogrodową. Pokażmy kolejny absurd, jak to wygląda z tej strony. Jedziemy, patrzymy. Po lewej stronie ulica. Jak się nazywa? Nie wiemy. Znak jest z drugiej strony. Jest to ulica Jasna. Jedźmy dalej. Dojeżdżamy do ronda. Znowu nie wiemy, jak rondo się nazywa. Ulica tak samo. Widać tylko Ogrodowa. Nie wiemy, co to jest za ulica z tamtej strony. Jedziemy prosto. Popatrzeć, jak to wygląda dalej. Co my tu mamy za ulicę? Tutaj, tak samo, tylko z jednej strony. Napis. Tu na szczęście jest, Krasickiego. I tutaj też widać ledwo, co to jest za ulica. Ale jak jadąc od góry, byśmy w życiu się nie skapnęli. Zaraz to też uczynimy, pokazując, jak to wygląda od tej strony. Tutaj poczyna ulica, też nie wiadomo, co to w ogóle jest. Skopana w ogóle w drzewach. Kto to w ogóle robi? Zamiast to gdzieś na rogu nazwy ulicy dać, aby ktokolwiek widział, to nic z tych rzeczy. Dobra, zawróćmy. Jesteśmy na tej samej ulicy, co przed chwilą. Bo uda mi się troszeczkę zwolnić. Teraz popatrzmy, jak to wygląda. Nazwa ulicy kompletnie schowana w drzewach. Gratuluję. Jedźmy dalej. Tutaj chcielibyśmy się dowiedzieć, co to jest za nazwa ulicy. No i wiadomo, jesteśmy na Ptasia, ale tu ni cholera, nie ma takiej opcji. Jedziemy dalej, może coś się zmieni. Kolejny przykład, kolejna ulica, widzimy, co to jest? Nie, nie widać. Tu ktoś pomyślał, ale też nie wiadomo jak, Piastowska widać tylko i wyłącznie z jednej strony. Więc nijak dowiedzieć. A teraz wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że przyjeżdża jakaś osoba z innego miasta i chce znaleźć jakąś ulicę. Ba,
wyobraźcie sobie Państwo, że wyjedziecie do innego miasta i widzicie dokładnie w taki sposób. Dziękuję.